Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 219. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, panie, któż się ostoi? Ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci służono z bojaźnią. W panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, czeka na twe słowo. Dusza moja oczekuje pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaska i w obfitości u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Księdze Hioba, rozdziały od 22 do 24, Elifas oskarża Hioba o konkretne grzechy, namawiając go do pokuty. Hiob odpowiada, wyrażając pragnienie znalezienia Boga, aby przedstawić swoją niewinność i lamentuje nad tym, że zło często pozostaje bezkarne, podczas gdy niewinni cierpią. Wówczas głos zabrał Elifas z Temanu i rzekł: Czy Bogu człowiek przynosi korzyść, to sobie korzyść przynosi mędrzec. Czy wszechmocny ma zysk z tego, żeś prawy, lub korzyść, gdy droga twa nienaganna? Czyż za pobożność twą karci się ciebie i wytacza ci sprawę przed sądem? Czy nie za zło twoje znaczne? Czy nie za nieprawość bez granic? Od braci bezprawnie pobierałeś zastaw, szaty zdzierałeś z prawie nagich, wody odmawiałeś spragnionym, nie dawałeś chleba głodnemu. Dla męża jest ziemia i mieszka na niej ktoś znaczny, a wdowę z niczym odprawiasz, miażdżysz ramiona sierotom. Stąd wokół ciebie są sidła i przeraża cię nagła bojaźń lub nie dostrzegasz ciemności i potopu, który cię zalewa. Czyż Bóg nie wyższy od nieba? Patrz w niebo, jak gwiazdy wysoko. A ty powiadasz, czy Bóg wie cokolwiek, czy spoza chmur może sądzić? Chmura zasłoną, nie widzi. Po strefach niebieskich on chodzi. Chcesz dawnej drogi się trzymać, którą kroczyli występni? Ci poginęli przed czasem, gdy powódź zalała im fundamenty. A Bogu mówili: oddal się od nas. Co zrobić nam może wszechmocny? A to on napełnia dobrem ich domy. Taka myśl grzesznych daleka ode mnie. Sprawiedliwi patrzą i cieszą się z tego, i szydzi człowiek prawy, czyż nasz przeciwnik nie ginie, a resztę po nich pochłania ogień. Pojednaj się, zawrzyj z Nim pokój, a dobra do Ciebie powrócą. Przyjmij z Jego ust pouczenie, nakazy wyryj w swym sercu. Gdy wrócisz do wszechmocnego, będziesz znów mocny, usuniesz zło twego namiotu. Gdy rzucisz złoto do prochu i ofir na skałę potoków, wszechmocny będzie Twą sztabą złota i stosem srebra dla Ciebie, bo wtedy rozkoszą Twą będzie wszechmocny. Podniesiesz twarz swą ku Bogu, wezwiesz Go, a On Cię wysłucha. Wypełnisz swoje śluby, zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze Twej światło zabłyśnie, On pychę wyniosłych uniża. Tych, co oczy spuszczają, wybawia. Ocali Bóg niewinnego. Za czystość swych rąk będziesz ocalony. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł: I dziś skarga jest gorzka, bo ręką swą ból mi zadaje. Obym wiedział, gdzie można go znaleźć. Do jego bym dotarł stolicy. Wszcząłbym przed Nim swą sprawę i pełne dowodów miał usta. Znałbym słowa obrony mojej, pojmował, co będzie mówił. Czy z wielką mocą ma się ze mną spierać? Nie, on by na mnie zwrócił uwagę. Tam by się z nim prawował niewinny. Od mego sędziego byłbym wolny na zawsze. Pójdę na wschód, tam go nie ma. Na zachód, nie mogę go dostrzec. Na północy przy działaniu go nie widzę. Na południe się zwrócił, nie dojrzę. Lecz On zna drogę, którą kroczę sprób wyjdę czysty jak złoto. Do jego śladu przylgnęła moja stopa. Jego drogi strzegłem i nie zbłądziłem. Nie gardzę nakazem jego warg i w sercu chowam słowa ust Jego. Lecz on trwa przy jednym a kto to zmieni? Co postanowi w duszy, to wykona. Wykona, co mi wyznaczył, jak mnóstwo spraw w swoim sercu. Więc drżę przed jego obliczem, ze strachem o nim rozmyślam. Bóg grozą przenika me serce. Wszechmocny napełnia mnie lękiem, bo nie zginąłem z powodu ciemności, a gęsty mrok na mej twarzy. Czemu wszechmocny nie ustala terminów, a najbliżsi nie znają dni jego? Granice przesuwają nieprawi, trzode kradną i pasą. Osła zajmują się rotą i wołu wdowie zabierają w zastaw. Ubogich usuwa się z drogi. Biedni się wszyscy chowają, niby o nagry na pustkowiu. Wychodzą, by szukać pracy. Żywności szukają do wieczora. Step nie da dzieciom pożywienia. W polu koszą nocami. Męczą się w winnicy bogacza. Nocują nago, bez odzienia. Nie mają okrycia na mrozie. Gdy burza ich w górach zaskoczy, do skały bezdomni się tulą. Sieroty odrywa się od piersi i w zastaw zdziera się suknie, nago chodzą bez odzienia, głodni dźwigają kłosy, wśród murów się męczą w południe, choć depczą tłocznie, spragnieni, jęcząc umierają w mieście, dusza rannych woła o pomoc, a Bóg nie słyszy wołania. Inni nie cierpią światła, drugiego jego nie chcą uznać, na jego ścieżkach nie trwają. O świcie wstaje morderca. Zabija biedaka i nędzarza, a w nocy złodziejem się staje. Pilnuje mroku wzrok cudzołożnika. Mówi sobie: Mnie oko nie dojrzy. Na twarz zasłonę nakłada. W ciemnościach włamuje się do domów. Za dnia tacy się kryją. Światła znać oni nie chcą. Poranek dla nich jest ciemnym mrokiem, świadomi są bowiem przerażających ciemności. Mkną prędko na wodnej powierzchni. Przeklęty ich dział na ziemi. W stronę winnic nikt nie skręca. Susza, spiekota, unoszą wodę ze śniegu, szeol grzesznika. Wymarze go łono z pamięci, robak go połknie jak słodycz. Nikt go już nawet nie wspomni. Nieprawość wycięta jak drzewo. Gnębił niepłodną, bezdzietną, niedobrze się z wdową obchodził. Ten, co swą siłą wspomagał mocarzy, powstaje, a tamten życia niepewny. Oparcie mu dano bezpieczne, a jego oczy patrzą na ich drogi. Na krótko się wynoszą i nie ma ich. Zwalili się, jak wszystko uwiędli, ścięci jak wierzchołek kłosa. Czy nie tak? Któż kłamstwo wykaże? Któż mowę moją zniweczy? W Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 9, wersety od 37 do 62, Jezus uzdrawia chłopca opętanego przez demona, po tym jak uczniowie nie mogli tego uczynić. Zapowiada swoją śmierć, a uczniowie dyskutują o tym, kto z nich jest największy. Jezus uczy o pokorze i mówi, że każdy, kto nie jest przeciwko nim, jest z nimi. Następnie w drodze do Jerozolimy Jezus spotyka różnych ludzi, którzy chcą iść za Nim, ale stawia im wyzwania dotyczące kosztów i zobowiązań związanych z naśladowaniem Go. Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł naprzeciw niego. Naraz ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, proszę cię, wejrzyj na mego syna, to mój jedynak. A oto chwyta go duch, także nagle krzyczy: Miota nim tak, że się pieni, i tylko z trudem odstępuje od niego, rzucając nim o ziemię. Prosiłem twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. I rzekł: o plemię niewierne i przewrotne dokąd jeszcze będę wśród was i będę was znosił przyprowadź tu swego syna gdy on jeszcze podchodził zły duch porwał go i zaczął nim miotać Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu a wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich jego czynów Jezus powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn człowieczy, będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Pojawiła się też u nich myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, Wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Gdy dopełniały się dni jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, i ptaki podniebne gniazda. Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.